5 marca zainaugurowany został Europejski Dzień Kobiet, zorganizowany w ramach szerokiego projektu Pomysł na Europę. Wydarzenie organizowane m.in. przez senatorkę RP Agnieszkę Gorgoń-Komor oraz europosła Jana Olbrychta stało się równocześnie manifestem poparcia dla walczącej Ukrainy. Uroczystość podzielono na 4 etapy. Przystanek Serce Miasta zlokalizowano w miejskim ratuszu, gdzie głos zabrali zaproszeni goście. Pani senator, wszystkim kobietom na pani ręce przekazuję ten klucz, abyście dzisiaj rządziły w tym mieście. Wiem, że jesteście rozsądne, miasto będzie w dobrych rękach, a ja szczerze mówiąc, po tych ostatnich dniach chętnie ten dzień odpocznę. Proszę bardzo. To klucz dla was, kobiety. Przystanek Kultura znalazł miejsce w Bielskim Centrum Kultury. Kolejnym przystankiem był teren Beskidzkiej Izby Lekarskiej. Iwona Szymczyk, autorka wystawy, która dla państwa jest umieszczona wewnątrz. Tutaj jest jeszcze taka piękna kobieta, europejska kobieta na tle flagi ukraińskiej, którą Iwona namalowała specjalnie na tą okazję. Na koniec pociąg dotarł do przystanku Sport, gdzie na terenie Centrum Sportu i Rekreacji Rekord pasażerowie postanawiający odbyć tą ciekawą podróż mogli podziwiać zespoły kobiet BTS Rekord w trakcie meczu rozgrywającego w ramach ćwierćfinału Mistrzostw Polski w futsalu kobiet z drużyną AZS Ladies Gdańsk.